Szanowni Państwo, czas na drugi półfinał naszego turnieju. Do areny zapraszam reprezentanta Radomia. Przed Państwem Jakub Ozga! Jakub Ozga, który wszedł tutaj z buta, nokautując Marcina Szołtysika, zmierza teraz do tego półfinałowego pojedynku. No i z kim się zmierzy, to dla nas nie wiadomo, bo to jest zawodnik, który zastępuje Bartka Zaczyniuka, więc ciężko nam cokolwiek powiedzieć. Natomiast Ozga świeży na pewno miał sporo czasu, żeby odpocząć, bo od tamtej, od pojedynku z Szołtysikiem do tego momentu minęło sporo czasu. Co więcej, on się niespecjalnie zmęczył, także nie wiem, czy w ogóle było specjalnie po czym odpoczywać. Wydaje się, że jest naprawdę świeży, przygotowany do pojedynku. To co mówisz, nie wiemy specjalnie nic o jego rywalu. Niejednokrotnie było już tak, że zawodnicy, którzy wchodzili z boku do turnieju, potrafili gdzieś tam faktycznie te turnieje wygrywać. Zobaczymy, jak będzie w tym wypadku. No ale tu i sam Ozga wszedł last minute, bo zastąpił tutaj Pietraszka, który miał być wczoraj, więc tak naprawdę 24 godziny. Ale przynajmniej był od początku. Tak, był od początku. Więc już się obeznał z matą, a tutaj wchodzi zawodnik, który nie był ubrany w ogóle pod uwagę. No ale na takiej nutce szaleństwa może tutaj nam zaskoczyć nas. No i tak teraz wyciągnijmy za i przeciw. Faktycznie plusem tutaj Ozgi będzie to, że on w ten turniej już wszedł. Najciężej wchodzi się w pierwszą walkę, najciężej przeżyć jest właśnie ten pierwszy stres, zapoznać się z matą. Ozga już ma to za sobą. Jego rywal właściwie będzie za chwileczkę debiutował, także no, zobaczymy, jak sobie poradzi z tą presją. Jeszcze wejście w takim stylu powoduje, że ta pewność siebie na pewno urosła, no bo wszedł, zdemolował rywala, bardzo brutalny knockout, więc jego pewność siebie na pewno urosła. Morale na pewno poszedł w górę. A jego przeciwnikiem będzie zmiennik Bartosza Zaczeniuka, który niestety nie może wrócić do areny ze względu na kontuzję. Poznajcie reprezentanta klubu Poland Top Team Grudziądz, Mateusz Michelus! Mateusz Michelus, Poland Top Team Grudziądz, czyli jeden z narożników tutaj, zawodników walczących z Grudziądza, podjął nie rękawice, tylko gołe pięści i wchodzi tutaj do tego turnieju. Widać nakręcony mocno, także jak to mówi klasyk, tanio skóry nie sprzedam. Tak, zobaczymy, jak w tej chwili będzie przebiegała walka Jakuba Ozgi, bo jeśli udałoby się powtórzyć to, co zrobił w pierwszej walce, to naprawdę zasługiwałby na miano naprawdę na najbardziej niebezpiecznego zawodnika na tej gali. Ale z drugiej strony panuje przysłowie, że kto miecza bojuje, od miecza ginie. Tak. Na pewno będzie się przyglądał temu pojedynkowi Dominik Owsiany, który jest już pierwszym finalistą. Będzie się przyglądał, z kim przyjdzie mu się zmierzyć na gali w Otore 5. Dużym zaskoczeniem byłoby, gdyby wszedł tu Michelus na zastępstwo Zaczyniuka i znalazłby się w finale. Powtórzę się, bo już wspominałem o tym wcześniej. Faktycznie u Jakuba Ozgi w narożniku jest Mirosław Okniński. Znany z tego, że naprawdę potrafi być bardzo, bardzo dobrym strategiem i tutaj umówmy się, że ta strategia w tej walce naprawdę może mieć bardzo duże znaczenie. Choć tak samo jak dla nas, tak samo jak dla trenera i dla samego Kuby Ozgi, będzie to wielka niewiadoma. W naszej arenie. Był w narożniku Kamila Heberleina, teraz to Kamil Heberlein jest w narożniku Mateusza Michelusa, który zastępuje Bartosza Zaczyniuka. Nakręcony Michelus, spokojny. Jakub Ozga versus Czarny Koń właściwie tego tak. Dzisiejszego turnieju. Poszli od razu na bójkę, ależ wymiana ciosów. Zachodzi za plecy. Bardzo Michelus. Michelus zaczął bardzo, bardzo agresywnie faktycznie. No zobaczymy, jak długo będzie w stanie tak aktywnie toczyć ten pojedynek. Teraz jednak sprowadził Ozga swojego rywala do parteru, bo naprawdę było gorąco. Tam słyszymy z narożnika Jakuba Ozgi, Mirosława Okińskiego, BB, także naprawdę oni mają świadomość tego, że ten parter długo nie potrwa i trzeba jak najszybciej wyrządzić jak największą krzywdę swojemu rywalowi. Próba Mata Leo, pina nogi, ale przeszarżował troszkę. Bardzo, bardzo wysokie tempo jest tej walki i ciekawy jestem, jak zawodnicy zachowają się w drugiej części tej rundy. Rozpuścił Michelus ręce, odpowiada tym samym Ozga, idzie po obalenie, ależ ładnie wszedł teraz w tempo. Za dwie nogi obalił swojego rywala, ale tu trzeba pracować, bo za 20 sekund wrócimy ponownie do stójki.
Odpowiada Mirek Okiński, że ma bić z góry Ozga. Na razie sukcesywnie uniemożliwia mu to Michelus. Mamy gardę, ale to nie jest aktywny parter i za chwilę będziemy mogli się spodziewać zapewne podniesienia walki do stójki. Ależ bił teraz gwoździa Ozga. I to naprawdę ciosy głową, także słyszymy tutaj cały czas wyraźnie Mirka Okińskiego bi, bo faktycznie dobrze wszyscy tutaj wiedzą, mają świadomość tego, że ten parter długo nie potrwa. Dlatego on też te walki samo długo w parterze nie trzyma, szybciutko próbuje zadawać ciosy, żeby jak najszybciej nadać jak najwięcej. I znowu idą na wymianę, zasypuje Michelus ciosami, ale sam zebrał teraz wytrącony z równowagi i to on idzie po obalenie, próbował skontrolować tak, to duszenie Mozga. Michelus widząc za te wymiany trzyma bardzo wysoko brodę, także naprawdę tutaj on zadaje ciosy, ale naprawdę jest w dużych opałach, kiedy trzyma tak wysoko podniesioną brodę. Widać też dużo, za każdym razem lepszą pozycję przyjmuje Ozga i tym samym dużo bardziej męczy się w tych akcjach parterowych Michelus. Rozcięcie już tam u Michelusa gdzieś nad łukiem brwiowym. Na razie wygląda na to, że ten pojedynek kontroluje Ozga. Teraz zebrał pedaladę znowu zawodnik, który trenuje u trenera Mirka Okińskiego. Zdecydowanie myślę, że u wszystkich sędziów na kartach punktowych naprawdę Ozga jest tutaj zdecydowanym faworytem. Wygrywa tą rundę bez dwóch zdań. Ma nie tylko rundę, ale i walkę. Tak, dokładnie. Ma naprawdę bardzo, bardzo dużą przewagę. Teraz ma naprawdę świetną pozycję. Padło kilka czystych ciosów na szczękę Michelusa. I bije i za chwilę w przypadku podróży. Odklepał ciosy Michelus, także Ozga kolejnym finalistą tego turnieju. To on spotka się z Dominikiem Owsianem na gali Votore 5 do stylistycznie. Teraz znając właściwie już dwóch finalistów, wiemy, że będzie to walka w fakcie Ozga versus Owsiany. Owsiany, tak. Moim faworytem, muszę powiedzieć, jest Ozga, po tym co widziałem. Tutaj to tak, Ozga miał podniesioną nieco wyżej poprzeczkę, dał radę. Tak, przetrzymał też ciężkie chwile, bo bił na początku Michelus i celnie, i mocno. Ale takim spokojem się tutaj nam pokazał Ozga i to on będzie kolejnym finalistą, ale nie miał lekko z wchodzącym czarnym koniem na zastępstwo. Za chwilę oficjalny werdykt, jeszcze tam Katman trochę tamuje krwawienie i... Tak, za chwileczkę formalności stanie się zadość i właściwie oficjalnie sędzia ogłosi kolejnego finalistę, jakim będzie Jakub Ozga. No i poczekajmy teraz na oficjalne ogłoszenie. Oficjalnie możemy ogłosić drugiego finalistę naszego turnieju Votore, którym zostaje Jakub Ozga!